Hejka, witajcie. O tym rzadko się mówi, ale w wielu zakładach polskich, takich zakładach, jakby to powiedzieć, jeszcze pokomunistycznych, często ludzie piją, często załatwia się wszystko za alkohol i większość ludzi nawet nie rozumie, jak to wszystko działa. Ja właśnie chciałem powiedzieć wam, jakie ja miałem przygody. Pamiętam, jak zaczynałem jako spawacz, mówiłem wam, wielu ludzi nie rozumie, ale nie rozumie i nie wierzy, że po jakichś dwóch, trzech miesiącach spawałem już pod badania, dzięki mojemu brygadziście, który właśnie zobaczył we mnie ten talent i chciał, żebym właśnie nauczył się. Przez pierwsze pół roku, odkąd zacząłem spawać, nie miałem praktycznie poprawek. Wszystko mi szło pięknie, ładnie. Wszyscy byli zdziwieni, że jak taki młody, świeży spawacz potrafi spawać pod badanie i to dobrze, bez poprawek. I po pół roku miałem taką sytuację, że miałem... A może więcej niż pół roku, to było chyba więcej. Ale po jakimś czasie, dobrze, nie będę teraz wnikał, kiedy to było. Po jakimś czasie już tych takich wzlotów, takich no, pięknych osiągnięć, była jakaś okazja, czy to imieniny moje, czy urodziny, już nie pamiętam. Przyszedł do mnie ten, co właśnie badał te spoiny, taki Jurek. Pijak na krzywą mordę. No, facet był po prostu niesamowity. Był wszędzie tylko na sępa chodził, jak ktoś miał urodziny, imieniny, tylko żeby napić się tego kieliszka. To były takie czasy. Nie wiem, czy w tym zakładzie się dalej pije. Pewnie dalej się pije, bo to się nic nie zmieniło. No i słuchajcie, no, wziął, podszedł do mnie i powiedział, że no, o jutro twoje imieniny, tego, tamtego, jakąś, no, to coś się napijemy, tego. A ja mówię, że ja nie obchodzę, nie obchodzę imienin. Nie będę po prostu nic przynosił, bo nie ten. On był bardzo zdziwiony, ale dobra, poczekał do następnego dnia. Na następny dzień nic nie przyniosłem. Nie mógł się napić na krzywy ryj. Więc tak się wkurzył, że przez następne pół roku każdą moją spoinę gdzieś zaznaczał, że coś było do poprawy. Wiecie, co najgorsze w tym wszystkim było? Że w momencie, kiedy żłobiłem, szukając tego, co niby on tam zaznaczył, nigdy nic nie było. Był po prostu wredny. Poszedłem z tym do brygadzisty, do majstra, powiedzieli, no niestety Grzesiek, tak to wygląda, musisz przynieść jakąś flaszkę, żeby Jurka udobruchać. I często w wielu zakładach tak to się właśnie zaczyna, że starzy próbują tych młodych nauczyć, że tak jak za komuny, za wódkę można załatwić wszystko. Niestety to nie doprowadziło do niczego dobrego, bo wielu fachowców, tak jak wszyscy wiedzą, pije. I to pije naprawdę dużo. Poznałem wielu spawaczy, którzy rano przychodzili, ręce im się tak trzęsły. Musieli wypić pół szklanki wódki, żeby móc spawać. Jak wypili, po 5-10 minutach spoinkę kładli jak robot. Ale w taki sposób musieli pić cały dzień, tak? Bo rano te pół szklaneczki pomogło na godzinkę, później znowuż trzeba było, później znowuż. I tak każdego dnia, aż w końcu później przychodziło do sytuacji, w której nie potrafili już tego kontrolować. Często się zdarzało tak, że majster przymykał oczy na to, że oni chleją, bo bardzo ciężko pozyskać nowych, dobrych pracowników, dobrych spawaczy. Nawet taka sytuacja była, że dwóch spawaczy napiło się, a było to jakieś święta chyba, i szli do domu, od hali do bramy było dobrych kilkadziesiąt metrów i w połowie drogi się przewrócili. Było ślisko, tam szyny takie szły, trochę przymarzło, stanęli, przewrócili się dwaj. I był nowy kierownik, który to zobaczył, poszedł z nimi, kazał im od razu wypowiedzenie, kazał im się zwolnić, nie dał im dyscyplinarki. Poszli na następny dzień, przyjechali, poszli do biura,
przyleciał majster, powiedział, nie zwalniacie się tego do dyrektora. Dyrektor mówi, jak to, piją w robocie i ty chcesz ich zatrzymać. Majster wyjaśnił, że gdzie ja znajdę taki dobry spawaczy, panowie pracowali tam już 20-30 lat już, więc wiedzieli, że to są dobrzy fachowcy. To był jeden brygadzista, jeden zwykły pracownik i dyrektor anulował te zwolnienie i kazał im wracać, przebierać się i wracać do pracy. Zobaczcie, w jaki sposób promowany alkohol był w tej firmie. Pokazywane było, że picie w zakładzie, w trakcie pracy nie jest niczym złym, bo tak czy siak i tak nic z tym nie zrobią. Najgorsze, najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że jeszcze dostali podwyżkę, bo był czas podwyżek i oni tak samo dostali podwyżkę jak wszyscy inni. Więc zobaczcie, jaki absurd, w jaki sposób młodych ludzi można zachęcić do tego, żeby po prostu dobrze się prowadzili w pracy, skoro starym pozwalacie. Przymykacie na to oko, na to, że ludzie piją, bo są urodziny, bo są imieniny, święta, Dzień Kobiet, walentynki. Każdy powód do picia był dobry. I to nie jest tylko ten jeden zakład. Spotykając na swojej drodze przeróżnych ludzi z przeróżnych zakładów, dowiedziałem się, że to działa wszędzie. W tych starych, komunistycznych zakładach to jest normalne. To jest na porządku dziennym. Tylko nikt nie myśli nad konsekwencjami tego, co może stać się w przyszłości. Bo może się tak stać, że osoba, która się napiła, spowoduje wypadek, w którym sama będzie miała jakiś uszczerbek na zdrowiu, a najgorsze, co może być, to jeszcze komuś może krzywdę zrobić. Tacy ludzie często nie myślą, bo pijąc, nachlany człowiek często nie myśli. Ja jestem niezniszczalny, co mi się stanie, cokolwiek może się stać, jestem, niepokonany. Taka sytuacja kiedyś była. Pewien pan pracował na koparce. To akurat troszeczkę z innej branży, ale w budowlance pracował na koparce. Zawsze pił. Słuchajcie, pił zawsze. I wjeżdżał pod górę z koparką i podniósł tą przednią łychę do góry. I jak wjeżdżał pod górę, to ta łycha się obróciła. Ta koparka przewróciła do góry nogami, spadła na dach i zmiażdżyła go całkowicie. Śmierć na miejscu. Wiecie, co najgorsze? Zostawił żonę z trójką dzieci. I nie dostali żadnego ubezpieczenia przez to, że był pijany. Jeżeli nie byłby pijany, to ubezpieczenie wypłaciłoby odszkodowanie rodzinie, a tak zostawił ich z niczym. Więc może czasami warto, żeby ci ludzie, wy wszyscy, którzy pijecie w robocie, bo są na pewno nie jeden jest taki, co się napije, pomyśleć, czy to jest mądre, czy nie chcecie zostawić właśnie później, jeżeli macie rodzinę, zostawić rodziny bez niczego. Ja sam piłem i niestety nie jestem z tego dumny. Właśnie w tym zakładzie tak było. Nie pijesz, podpierdalasz. Musisz się napić. Jeden, dwa. Musisz się napić, bo pójdziesz do majstra, nas podpieprzysz. Więc sam pamiętam te czasy. Miałem 20 parę lat. Wracałem z pracy tak nachlany, że po dobrych libacjach takie fazy się miało, więc na dzień dzisiejszy, patrząc z tej perspektywy czasu, to byłem idiotą. Rozumiecie? Byłem idiotą. Idiotą, który poszedł za tłumem. Dzisiaj już nie idę w ogóle za tłumem. Dzisiaj idę swoją drogą, dlatego właśnie nakręcam na YouTubie, bo jeżeli miałbym słuchać ludzi, to nigdy bym nie zaczął YouTuba. Nigdy bym nie zaczął doradztwa, bloga, czy wielu innych rzeczy. Nigdy bym nie wyjechał za granicę, gdybym słuchał tych wszystkich ludzi, bo właśnie w tym zakładzie, gdzie tak wszyscy pili, to gdzie ty chcesz jechać? Nie uda ci się. Nic nie osiągniesz. A na dzień dzisiejszy osiągnąłem bardzo dużo. Przede wszystkim tutaj. Nie piję, nie palę. I jestem z tego dumny, bo zobaczyłem, że to wszystko nie ma sensu. Samo takie picie w robocie. Co to za przyjemność była chlać? Co to za przyjemność? Ja rozumiem, jeszcze zimą człowiek się napił, bo na hali było zimno, no to jak się napiłeś, to cię trochę rozgrzało. Ale to też nie jest wytłumaczenie, bo można było w inny sposób się rozgrzać, tak? I dzisiaj właśnie chcę przestrzec wszystkich, bo wielokrotnie spotykam się nawet na kontraktach za granicą z ludźmi, którzy
przychodzą na gazie, jeszcze pijani, przychodzą po prostu i co oni w ogóle tam robią? Nawet bardzo bliscy ludzie, których bardzo lubię, nie popieram tego. Nie popieram tego, żeby pić w pracy, bo człowiek pijany jest właśnie takim lekko duchem. Nieraz może zrobić głupią rzecz, nawet nie zrobić ją świadomie, bo wiecie, jak to działa pod alkoholem. Pewnie większość z was, która tutaj ogląda ten kanał, nieraz upoiła się alkoholem. Gdzieś na imprezie. To wiecie, jak to działa. Więc przestrzegam przede wszystkim, żebyście nie pili i nie popierajcie tych praktyk, tak jak właśnie ja mówiłem, ten nieszczęsny Jurek, który w większości za flaszkę wódki puszczał ludziom spoiny, które były bardzo istotne. Dopuszczał rzeczy, które na nieraz, no 90% rzeczy niedopuszczone powinno być w ogóle do tego, żeby poszło dalej. A on puszczał, bo mu flaszkę postawili. On nie jeden taki był. Tam był jeszcze inny. Jeszcze Tadek był, pamiętam. Tadek też swego czasu pił dużo. Teraz facet też już nie pije, ale pił. Pamiętam, jak pijany, jak badał coś i mówi, że to nie przejdzie i brygadzista go wziął, nalał mu i dobra, machnęli ręką i poszło dalej. Najgorsze było to, że właśnie starzy wszystko załatwiali za wódę. Ale wiecie, co jeszcze najśmieszniejsze? Bo jeszcze tego nie powiedziałem. Ten Jurek zawsze na krzywy ryj, ale jak miał on urodziny albo imieniny, to zawsze wymyślał bajki, że jechał rowerem i mu flaszka wypadła, się poczaskała na torach, że zapomniał, a jak zapomniał, to na następny dzień znowu zapomniał, że miał, ale kto inny wypił. A to takie, wiecie co, no bzdury wymyślał tylko po to, żeby napić się na krzywy ryj. Tragedia, tacy ludzie istnieją. Ja nie popieram w ogóle alkoholu w zakładach. Takie rzeczy w ogóle powinny być z góry od razu dyscyplinarka za to, że ktoś się napił. I ktoś może się na mnie obrazić, bo może ten akurat film ogląda ktoś, kto mnie zna, kto ma problemy takie, ale jeżeli tak się na spokojnie, na trzeźwo siądzie i pomyśli, to tak. To nie powinno mieć miejsca nigdzie. Mam nadzieję, że ten filmik da wam troszeczkę do przemyślenia. Napiszcie tutaj na dole, czy któryś z was też miał, czy któraś z was mieliście właśnie jakieś takie przeżycia, czy się spotkaliście właśnie z alkoholizmem, bo to jest duży problem w dzisiejszych czasach i to nie tylko Polacy, bo także inne nacje, inne narodowości mają problem właśnie z takimi ostrymi poniedziałkami właśnie poweekendowymi, czy nawet w tygodniu, bo coś tam wypadło. To wszystko na dzisiaj. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, zostaw pod filmem łapkę w górę i napisz komentarz, co naprawdę Ci się tam bardzo podobało. A jeżeli w przyszłości zamierzasz jeszcze oglądać pełne wartościowe filmy na moim kanale, zapraszam do subskrybowania tego kanału. Wystarczy, że też pod filmem naciśnięcie ten przycisk, czy na czerwono napisane subskrybuj. Do tego dzwoneczek, dzięki czemu w pierwszej kolejności za każdym razem, co wrzucę nowy filmik, za każdym razem będzie YouTube was informował o tym i będziecie mogli być na bieżąco z filmami, z informacjami, jakie wam przekazuję, całkowicie za darmo. A jeżeli to wam wszystko nie wystarczy, jeżeli będziecie chcieli więcej wiedzy, możecie tak samo wejść pod filmikiem, nacisnąć funkcję wesprzyj. Dzięki temu drobna suma będzie wchodzić na moje konto, a wy będziecie mogli bezpośrednio ze mną wymieniać wszystkie informacje. Mam nadzieję, że spotkamy się na tym kanale jeszcze raz. Do zobaczenia. Cześć!